Statek piratów. Słyszeliście chyba o doktorze Doolittle i jego zwierzętach. Dobry doktor rozumiał ich mowę, leczył je i opiekował się nimi. Teraz właśnie powraca z Afryki, gdzie leczył chore małpy. Czwartego dnia podróży doktor Doolittle ujrzał okręt z czerwonymi żaglami. Doktorze, krzyknęła kaczka Dab-Dab, ten okręt nas ściga, uciekajmy, to piraci. Na pomoc doktorowi nadleciały jaskółki. O, jak szybko płynie teraz statek. Spod pokładu wybiegły szczury. Doktorze, uciekaj, ten statek wkrótce zatonie. Doktor posłuchał mądrej rady i ze swoimi przyjaciółmi schował się na małej wysepce. Tymczasem piraci opuścili swój żaglowiec i zaczęli rabować statek doktora. I wtedy doktor zakradł się na piracki pokład i odbił od brzegu. Rozwścieczeni piraci rozpoczęli pościg. Nagle statek przechylił się i piraci znaleźli się w wodzie, a czerwony żaglowiec wypłynął na pełne morze. Doktorze, szepnęła sowa, ktoś płacze, szukajmy pod pokładem. W ciemnej kajucie siedział mały chłopczyk, syn rybaka, którego barkę zatopili piraci. Nie płacz, chłopcze, powiedział doktor. My ci pomożemy, zaraz poszukamy twego ojca. Ja go odnajdę, powiedział Jeep do doktora. Dajcie mi tylko jakiś przedmiot, który do niego należał. Chłopiec wyciągnął chustkę. Pies poczuł zapach tabaki, zaczął więc uważnie węszyć. W którą stronę zwrócę nos, tam skieruje pan okręt, doktorze, powiedział Jeep. Jeep nie czuł już innego zapachu, tylko woń tabaki. I tak dopłynęli do małej wysepki. W grocie znaleźli śpiącego rybaka, obok niego leżała tabakiera. Jakże radosne było przywitanie, Jeep wesoło machał ogonem. Na pokładzie zapanowała radość. A gdy przybyli do mieściny rybaka, matka chłopczyka nie posiadała się ze szczęścia. Burmistrz podarował doktorowi zegarek, a Jeep dostał złotą obrożę z napisem: najmądrzejszemu psu na świecie. Kiedy doktor wyruszał w drogę powrotną, na pożegnanie grała miejscowa kapela. Na wybrzeżu Anglii oczekiwali doktora przyjaciele. Teraz już w domu będzie doktor Doolittle niósł pomoc ludziom i zwierzętom.